Komisarz Łukasz Kubiś, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jaworze. Co na obecną chwilę wiadomo? Na tą chwilę policjanci ustalili, że przed godziną 12 kierujący samochodem Audi, samochodem osobowym, prawdopodobnie nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu autokarowi, w wyniku czego doszło do zderzenia. W tej chwili wiemy już, że kierujący samochodem Audi, 38-letni mężczyzna, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć w wyniku tego zderzenia. Czy są jeszcze inni poszkodowani? W samochodzie Audi podróżowała 16-letnia dziewczynka, która została zabrana do szpitala w Jeleniej Górze. Na tą chwilę jest zaopatrywana medycznie, trwają ustalenia w kwestii jej obrażeń. Czy ktoś, ile osób było w autobusie? Jeszcze nie mamy tych informacji. W każdym bądź razie nikt nie odniósł obrażeń, jeżeli chodzi o autokar. Jechałem to normalnie drogą. Tutaj stał samochód na wyjeździe, czekał, aż przejadę. Ma tą Skodą, czy to Audi. Za niego wyjechał. Nie wiem, czy mu się spieszyło aż tak. Dostał centralnie w bok. I niestety. Ale co, on wyjechał ze stacji paliw? Ze stacji paliw. Ominął Toyotę i skręcał tak jakby na Wrocław. A pan jechał prosto w kierunku Jeleni? Prosto jechałem. Do kierowcy dostał. To kierowca zginął. No pech. Strasznie, prawda? No ale żeby nie zauważyć autobusu, aż tak mu się spieszyło. No. Ktoś z pana pasażerów na pokładzie ucierpiał? Nie. Wszyscy cali, zapakowali już w inny autokar, już pojechali do miejsca docelowego. To jest jakaś wycieczka, czy...? To są z zagranicy studenci. Taka wymiana jest z Uniwersytetem z Poznania. A skąd są? Z jakiego kraju? Nie wiem. Rozumiem. Nie dowiedziałem się. A docelowo do Jeleni pani wiózł? Nie, do Szklarskiej Poręby jechali. A